Dzień dobry wszystkim. Rozpoczniemy warsztat, który zatytułowałem Asertywność chrześcijanina. I kiedy Iwona Skrzypczak, organizatorka, poprosiła mnie, żebym powiedział coś na temat asertywności, to zacząłem szukać w pamięci tego momentu, kiedy jej czegoś odmówiłem. I chyba wtedy sobie pomyślała, że nadaje się do poprowadzenia tego tematu. Ja na co dzień jestem tatą. Przede wszystkim kieruję zespołem, współpracuję z klientami biznesowymi, więc te rzeczy, o których będę mówił, są mi bliskie. Mam nadzieję, że przedstawię je w taki sposób, który wam pomoże w życiu po pierwsze rodzinnym, po drugie zawodowym i po trzecie również zborowym. Ponieważ jest to warsztat, to będziemy pracować też razem. Połączymy się w dwójki, jak się nie da, to w trójki. Co jakiś czas będą ćwiczenia, zapowiem na jaki temat i bądźcie czujni, bo będę chciał poprosić którąś z par, żeby potem to przedstawiła tutaj, powiedziała, co wypracowała w ramach tego. Okej. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Bardzo się gdzieś spieszymy. Stoimy w kolejce w sklepie, nagle ktoś nam wchodzi w kolejkę, przed nas. Nie stał tutaj wcześniej, nie stał przed nami. Załóżmy, że czujemy od niego alkohol, ta osoba jest nieprzyjemna, bezczelnie wpycha nam się w kolejkę. W jaki sposób możemy zareagować na pojawienie się kogoś takiego? Po pierwsze, nic nie mówimy, przesuwamy tylko nasze towary z taśmy. Nerwowo spoglądamy na zegarek, żeby pokazać, że nie podoba nam się ta sytuacja, ale nie mówimy nic. Podejście drugie. Mówimy, nie rozumiem, nie widziałem, aby wcześniej stał pan przede mną. I trzecia możliwość reakcji. Mówimy podniesionym głosem, gdzie się pan wpycha? Wszyscy czekają, kolejka obowiązuje. To jest trzecia możliwa reakcja, jak zareagujemy. I teraz chciałem was zapytać, która z tych reakcji A, B czy C jest wam najbliższa? Tak pierwsze skojarzenie. W ten sposób taki uległy. Podnieście ręce, kto by się zachował w ten sposób. Okej, jest kilka osób. Druga reakcja, kiedy mówimy nie rozumiem. Okej, dziękuję. I trzecia reakcja. Okej. Spodziewałem się, że będą bardziej skrajnie rozłożone głosy, to znaczy spodziewałem się, że więcej osób będzie albo po stronie uległości, albo po stronie agresji. Bo to, o czym dzisiaj mówimy, asertywność, postanowiłem zdefiniować w ten sposób, że jest to droga środka między uległością a agresją. W jaki sposób możemy zareagować? Ta sytuacja dość dobrze to pokazuje. I gdybyśmy chcieli mieć taką definicję, czym jest asertywność, potocznie myślimy tylko o tym, że to jest umiejętność odmawiania komuś. Możemy asertywnie odmawiać, owszem, ale to nie wyczerpuje tego, czym asertywność jest. Bo asertywność to jest umiejętność szanowania swoich własnych praw, swoich własnych granic w taki sposób, który szanuje też prawa i potrzeby innych ludzi. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, to będziemy dzisiaj ćwiczyć w ramach tego warsztatu. Ale ponieważ jesteśmy na kongresie chrześcijańskim i tytuł warsztatu też odnosi się do chrześcijaństwa, to jeszcze tylko taki krótki skok na temat asertywności chrześcijanina. Ponieważ mamy w Biblii zapisane takie słowa, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Czy nie wydaje wam się to zbliżone do tej definicji, którą przedstawiłem przed chwilą, że to jest umiejętność szanowania siebie i swoich praw z poszanowaniem drugiej strony. Przykazanie mówi właśnie w ten sposób. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Czyli jeżeli ja nie potrafię wyrażać bądź bronić swoich własnych granic, będzie mi trudno szanować prawa i potrzeby
drugiej osoby. Albo jeśli ja będę zbyt uległy bądź agresywny. Myślę, że to, co Biblia przez to przykazanie wyraża, to, co Pan Bóg nam przez to przykazanie powiedział, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, jest już tą doskonałą zapowiedzią tego, do czego psychologia doszła parę tysięcy lat później i nazwała to asertywnością. Że jeżeli potrafimy bronić w umiejętny sposób, z poszanowaniem drugiej strony, nasze prawa i potrzeby, będziemy szanowali też tą drugą stronę. I zacząłem się zastanawiać jeszcze, przygotowując do tego wystąpienia, czy Pan Bóg jest asertywny. I pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, to drzewo poznania dobra i zła, kiedy Bóg, dając pierwszym rodzicom w Edenie wolność, określił pewną granicę, której mieli nie przekraczać. Ale myślę, że też drugi przykład, który do nas jako chrześcijan w sposób szczególny, ceniących sobie przykazania trafi, to przykazania. Bo zobaczcie, że nie mam tu na myśli całego dekalogu, ale pierwsze przykazania, które odnoszą się do tego, jak Pan Bóg chce, abyśmy my Jego traktowali. On w konkretny sposób mówi o tym, że nie chce, byśmy oddawali hołd innym bogom. On chce być czczony w pewien konkretny dzień. Czyli Pan Bóg w przykazaniach, w dekalogu również określił swoje granice. I myślę, że w ten sposób możemy powiedzieć, że Bóg w asertywny sposób wyraził się w swoich przykazaniach. Przy trzecim punkcie zostawiłem trzy kropki, bo być może ktoś z was ma jeszcze jakieś spostrzeżenia. Przypominają wam się jakieś fragmenty biblijne, może z Ewangelii, kiedy tego rodzaju podejście poszanowania swoich własnych potrzeb i praw z poszanowaniem drugiej strony Jezus wyraża. Czy ktoś kojarzy taki fragment? Proszę. I co tam jest? Mateusz 7,12. Ja będę mówił głośno, bo nie wszyscy słyszą, co jest w sali. Bardzo dobrze, złota zasada. Czyńcie innym to, co chcecie, aby wam czynili. Czyli tym punktem odniesienia do miłości dla drugiego człowieka jest też także to, w jaki sposób my traktujemy samych siebie. I o tym będziemy mówić dalej. Dlaczego to jest ważne? Jeśli nie pozwalamy przekraczać naszych własnych granic, albo my nie przekraczamy granic innych, unikamy konfliktów. Jeżeli asertywnie potrafimy odmawiać, czyli nie bierzemy na siebie wszystkiego, co inni chcieliby nam zlecić, angażujemy też innych w pewne wydarzenia, przedsięwzięcia, których uczestniczymy. I co bardzo ważne, chroniąc swoje własne prawa i potrzeby, z uwzględnieniem praw i potrzeb drugiej strony, dbamy o swoje zdrowie, swoje priorytety, swoje zobowiązania, które mamy w domu, w rodzinie, w zborze, gdziekolwiek. Dlatego myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy nauczyli się być asertywni, przez co uczymy się tak naprawdę miłości chrześcijańskiej. Jeśli mielibyście zapomnieć wszystko, co powiedziałem na tym warsztacie, co tutaj wspólnie wypracujemy, bo to na razie ja głównie mówię, ale za chwilę też chciałbym was włączyć mocniej, to taką podstawą asertywności jest komunikat ja. Być może część z was gdzieś na szkoleniach w pracy już się z tym spotkała. My raczej jesteśmy nauczeni tego, żeby nie mówić o sobie, żeby spychać to ego z tronu, robić miejsce dla Boga. Owszem, jak najbardziej, z tym się zgadzam, ale w naszej komunikacji z drugim człowiekiem stosowanie komunikatu ja jest bardzo ważne i pomaga nam właśnie uniknąć wielu konfliktów, wyrażać swoje pragnienia i potrzeby z poszanowaniem drugiej strony. I w jaki sposób ten komunikat ja możemy sformułować? W komunikacie ja przedstawiamy nasze własne odczucia i oczekiwania. Ja myślę, nie zgadzam się, nie akceptuję, podoba mi się, nie podoba mi się. Czyli nie mówimy, ty mnie denerwujesz, ale mówimy, czuję się zdenerwowany, gdy, i tutaj następny punkt, mówię osobowo, ale też odnoszę się do faktów. Jestem zdenerwowany, kiedy ty coś robisz albo kiedy ty czegoś nie robisz. Nie oceniam drugiej osoby przez to, że znowu mi coś zlecasz, znowu przychodzisz z tym do mnie. Ale komunikat ja jest takim narzędziem, które możemy użyć w naszej komunikacji, gdzie mówimy właśnie
o naszych odczuciach i oczekiwaniach i odnosimy się do faktów i co ważne, unikając przy tym sformułowań ogólnych. Zawsze, nigdy. Czyli nie mówimy, ty zawsze przychodzisz z tym do mnie. Tylko gdybyśmy mieli teraz użyć komunikatu ja, zaraz to przećwiczymy, unikamy uogólnień i to sformułowanie ty zawsze przychodzisz z tym do mnie możemy zmienić na jestem zaskoczony albo źle się czuję z tym, że tą sprawę znów kierujesz, może nawet nie znów, ale kierujesz do mnie po raz drugi czy trzeci. Zajmuję się tym już trzeci raz. Proszę, wybierz kogoś innego. I formułowanie komunikatów ja jest bardzo ważne w takiej komunikacji, w której będziemy unikali konfliktów, będziemy szanować drugą stronę, a jednocześnie szanować samych siebie. Przykłady takich komunikatów. One się rozpoczynają na przykład od jest mi przykro, że... Albo chciałbym, żeby, bo tu nie chodzi tylko o wyrażanie uczuć negatywnych, ale w ogóle tego, co czujemy na dany temat. Nie mogę zrozumieć, że w sytuacji, kiedy chcielibyśmy wykrzyczeć, jak bardzo coś nam się nie podoba, zauważyłem, i to jest bardzo dobry wstęp do mówienia o faktach. Czyli nie nazywamy, nie oceniamy sytuacji, tylko zauważyłem, że coś się dzieje. Ja jestem tatą, mam 4-letnią Zosię i mogę powiedzieć, Zosia, znowu wszystko powywalane. Ale mogę powiedzieć, Zosia, widzę, że jest bałagan, że maskotki są powywalane z szafy. Ten komunikat jest zupełnie inny i wtedy, kiedy ja muszę wyrazić to w ten sposób, to mnie trochę więcej kosztuje wysiłku intelektualnego niż takie proste powiedzenie, znowu jest bałagan. I dzięki temu, że ja muszę wykonać ten wysiłek intelektualny, to też moje emocje dzięki temu trochę opadają. Dzięki temu ta atmosfera, czy w domu, czy gdziekolwiek w ten sposób mówimy, jest przyjemniejsza, jest wypełniona takim pokojem i miłością. Oczywiście to nie zawsze się uda, ale jeżeli będziemy mieli w głowie to, żeby korzystać z komunikatu ja, przedstawiać własne odczucia, oczekiwania, mówić osobowo, brać odpowiedzialność, to może przypomina mi się jeszcze taka dygresja, jak wchodzę w Kaliszu, skąd pochodzę do teściów na klatkę, tam jest taki komunikat, przypomina się o obowiązku sprzątania klatki. I to jest fatalny komunikat, bo nie wiadomo, kto przypomina, komu przypomina i jeszcze to dociąża tym, że to jest obowiązek. Czyli jeżeli chcemy, żeby ktoś coś zrobił, coś dobrego, to moglibyśmy powiedzieć, mieszkańcy chcieliby mieć czysto, miej w tym swój udział na przykład, prawda? Kiedy ten komunikat jest bardziej spersonalizowany, a kiedy mówimy, przypomina się o zobowiązaniu do zapłaty i tak dalej, to czujemy się trochę jak w carskiej Rosji. Ponieważ komunikat ja jest punktem wyjścia do dalszej części, chciałbym, żebyśmy przećwiczyli sobie korzystanie z niego na kilku przykładach. Denerwujesz mnie tym pstrykaniem. W jaki sposób moglibyśmy ten komunikat zmienić tak, żeby użyć komunikatu ja? Proszę mówić głośno, ja będę potem mówił przez mikrofon, żeby ci, którzy nas słuchają w internecie, też mogli nas słyszeć. Denerwujesz mnie tym pstrykaniem. Mówimy w ten sposób bardzo często. Jestem zdenerwowana, gdy pstrykasz. Bardzo dobrze. Nie mogę zrozumieć, dlaczego pstrykasz. Nie mogę zrozumieć, dlaczego pstrykasz. Pstrykanie mnie drażni. Bo w ogóle nie używamy ty. Denerwuje mnie to, że ty pstrykasz, no to ja zawsze mówię ty. Uwielbiam ciszę. To jest, tutaj brat powiedział, uwielbiam ciszę. Myślę, że to jest taka trochę sarkastyczna aluzja wtedy do tego, co się dzieje. Ale to oczywiście zależy od kontekstu. Ale myślę, że jeżeli... Jeśli powiemy, bardzo potrzebujesz tego pstrykania, odnosimy się do drugiej osoby, a nie mówimy o tym, jak to oddziałuje na nas. Raczej jako dojrzali ludzie powinniśmy mówić o tym, że twoje zachowanie, inaczej, ja czuję, że pewne zachowanie, które widzę, które teraz jest przez ciebie powodowane, owszem, ale nie musimy tego mówić wprost, to, na co Renata zwróciłaś uwagę, żeby nawet nie zawsze mówić, że ty to robisz, to jest nawet całkiem niezłe mówić, denerwuje mnie pstrykanie, które słyszę. Czyli używanie komunikatu ja i mówienie o tym, jak to oddziałuje na mnie. Mamy jeszcze kilka przykładów. Nigdy nie oddzwaniasz. Tutaj mamy piękne uogólnienie. Nigdy.
Jak możemy tego rodzaju komunikaty zmienić w taki sposób, żeby nakłonić drugą osobę do tego, żeby odpowiadała na nasze telefony? Możemy powiedzieć, nigdy nie odzwaniasz, albo możemy powiedzieć jak? Brakuje mi kontaktu z tobą. Okej, dobrze. Na przykład w relacji mąż-żona taki komunikat może się pojawić. Brakuje mi kontaktu z tobą. Dobrze. Będę wdzięczny, jeśli odzwonisz. Bardzo dobry komunikat również. Znowu zapomniałaś telefonu, jest parafrazą tego, co tutaj widzimy, z nutką oskarżycielską. Nie jest to komunikat ja, bracie Ryśku, niestety. Dla ciebie następne ćwiczenie w takim razie. Ja sobie tutaj wyobraziłem taką sytuację, kiedy mama widzi syna, który albo córkę, który gdzieś tam z komórką sobie siedzi, a tutaj wszyscy uwijają się przy przygotowaniach. Zaraz przychodzą goście, a ty jak zawsze siedzisz z komórką, bo chcę go zachęcić do włączenia się w przygotowania domu. W jaki sposób mama czy tata mogą zwrócić uwagę synowi? Zamiast powiedzieć, zaraz przychodzą goście, a ty jak zawsze z komórką. A dlaczego nie? A spróbujmy to zrobić. Przekroczmy granice. Bądźmy tymi innowatorami, o których wczoraj słyszeliśmy. Renia. Za tym stoi moja potrzeba. Tak. Za tym stoi moja potrzeba. Aha. Czyli muszę wyrazić swoją potrzebę. Dlaczego to mówię? Mhm. Chcę, żeby on się nie zajmował tą komórką, tylko dbał o mnie, zapytał mnie. Mhm. Potrzebuję twojej pomocy. Mhm. Tak, są takie sytuacje, gdy ktoś może siedzieć z komórką i na przykład czytać sobie lekcje na dany tydzień, przygotowywać się na szkołę sobotnią i nie ma w tym nic złego, ale jeśli przygotowujemy się akurat do obiadu i trzeba porozkładać sztućce i talerze, wówczas ta pomoc może nam się przydać. I bardzo dobrze, że o tym powiedziałaś. Trochę to nie jest na temat tutaj, bo musimy w tym warsztacie też trzymać się pewnych ram, ale właśnie chodzi o to, żeby wyrazić tą konkretną potrzebę. Potrzebuję twojej pomocy, a żeby nasz komunikat był jeszcze bardziej skuteczny, to lepiej powiedzieć, potrzebuję twojej pomocy przy rozkładaniu sztućców. I wtedy dajemy tej osobie konkretne zadanie. Widzę rękę w górze. Jest mi przykro, że mi nie pomagasz. Jest mi przykro, że mi nie pomagasz. Okej. Nie wiem, czy w tym nie ma trochę takiego elementu szantażu emocjonalnego, bo mi nie pomagasz jest pewnym takim sformułowaniem, że ty generalnie mi nie pomagasz. A jeśli to odniesiemy do konkretnej sytuacji, już jest lepiej. Ale trop jest dobry, bo zaczyna się od jest mi przykro, że, tylko że nie zwracamy uwagi na cechę tej osoby, tylko na konkretne wydarzenie, z którym się w danej sytuacji nie zgadzamy. Wówczas to będzie dobry komunikat ja. Pokrój chleb. Okej, to ja nie neguję tego, bo są takie sytuacje, są takie relacje, kiedy to jest potrzebne. Okej, przejdźmy dalej. A ja to bym powiedział. Przychodzą goście, oddaj babci telefon. Przychodzą goście, oddaj babci telefon. Dużo zależy od sytuacji, ale starajmy się właśnie myśleć o tym, w jaki sposób my możemy używać tego komunikatu, właśnie żeby odnieść to do naszych potrzeb, dzięki Reniu, że na to wskazałaś, czyli ja potrzebuję teraz twojej pomocy i mówić o tym wprost, czego oczekujemy od drugiej strony i jak się czujemy z tym, co się dzieje teraz, jaki stan zastaliśmy. W trakcie tego warsztatu chciałbym, żebyśmy przećwiczyli trzy takie sytuacje. To będzie odmowa, to będzie wyrażanie gniewu i to będzie asertywna krytyka. Ja na początku przedstawię zasady, pokażę przykład, a potem też będziemy ćwiczyć dwójkami i chciałbym, żeby któraś dwójka potem to zaprezentowała. Przy okazji mam prośbę do dźwiękowców, że jak będę wywoływał na ćwiczeniu w parach, żeby dwa mikrofony były tutaj czynne, wówczas też ten nasz warsztat będzie dostępny dla wszystkich. Okej, na początku asertywna odmowa i jak ją formułować. Pojawiło się to już w trakcie naszego ćwiczenia wcześniej, że bardzo ważny jest kontekst sytuacji. I ten kontekst budowany jest naszą relacją z drugą osobą, na przykład w rodzinie, ale inaczej to będzie wyglądało w pracy. Inaczej to będzie wyglądało na zebraniu zborowym, czy na radzie zboru, czy podczas nabożeństwa. W sytuacji, kiedy musimy odmówić, znaczenie mają trzy czynniki. Ton głosu, jakim to powiemy, bo możemy powiedzieć, jest mi bardzo przykro, że po raz trzeci przychodzisz z tym do mnie.
No i wtedy ta nasza asertywna odmowa, owszem, jest skonstruowana przez komunikat ja, ale ten nasz ton głosu i postawa, taka agresywna, no nie do końca jest tym, o co nam chodzi. Więc oprócz samej treści, która jest trzecią częścią, ważne jest to, co wyrażamy naszym ciałem. To, co wyraża się w naszym tonie głosu, czy mówimy spokojnie, czy mówimy w sposób uniesiony i poirytowany, czy mówimy w taki sposób, że jest mi przykro, że po raz trzeci do mnie przychodzisz z tą sprawą. Czyli taki uległy i emocjonalnie uderzający też drugą osobę. Ale w asertywnej odmowie ważna jest jeszcze jedna konstrukcja. Powiedzenie nie i podanie uzasadnienia. Nie, ponieważ. I o co chodzi z tym uzasadnieniem? Ponoć są badania naukowe, ja nie podam przypisu, bo nie sprawdzałem tego, ale kiedy nasza odmowa jest czymś uzasadniona, to jest o wiele bardziej prawdopodobne, że strona, która się do nas zwraca z daną prośbą, przyjmie tą naszą odmowę. Dlaczego? Dlatego, że nasza odmowa nie jest motywowana naszą złośliwością, tylko że przedstawiamy nasz konkretny powód, dla którego nie możemy zrobić tego, o co druga strona nas prosi. Czyli jeśli ktoś się do was zwraca z czymś, czego nie możecie wykonać albo nie chcecie z różnych powodów i mu odmawiacie, to moim zdaniem, i myślę, że to jest też takie najszczersze podejście, powiedzieć wprost o pewnych powodach, dla których tego nie zrobię. Albo podać pewne zastrzeżenia, że dobrze, mogę to zrobić i tu podać swoje warunki, że na przykład nie mogę uczestniczyć w każdym spotkaniu, na którym coś ustalacie. Ale takim punktem wyjścia niech będzie właśnie to sformułowanie nie ponieważ. I teraz przykład z życia rodzinnego. Zaczerpnąłem go z książki, którą zaraz wskażę. Przykład rozmowy dziecka z mamą. Mamo, pójdziemy dzisiaj do McDonalda? Nie, nie chcę tam iść. Ale dlaczego? Ponieważ nie chcę wydawać pieniędzy na złe jedzenie. Dobry przykład dla adwentystów, nie? Ale Laura i Mikołaj zawsze chodzą z rodzicami do Maka. Wynika to z tego, że mają na ten temat inne zdanie niż ja. A nie możesz zmienić swojego zdania? Mogę, ale nie chcę. To, co mówisz, jest po prostu śmieszne. Tak ci się może wydaje, ale musisz się z tym pogodzić. Ale to jest głupie, że inne dzieci mogą, a ja nie. Rozumiem, że chcesz tam iść, ale musisz poczekać, aż sam o tym będziesz decydował. Ja w każdym razie nie chcę tam iść. Mamo, mam cię naprawdę dość. Trudno, mam nadzieję, że ci to przejdzie. Ten przykład zaczerpnąłem z książki Jaspera Jula Nie z miłości, w której takich przykładów, również rozmów z nastolatkami o tym, dlaczego nie kupić dżinsów za ileś tam set złotych i tym podobnych jest więcej, także polecam tą książkę, ale ten przykład pokazuje, że można rozwiązać pewną sytuację konfliktową w sposób łagodny. Oczywiście dużo zależy również od tonu głosu. Tutaj widzieliśmy samą treść, widzieliśmy postawę, ale mama w bardzo stanowczy, konsekwentny sposób wyrażała to, że po prostu nie chce robić tego, o co prosi ją syn. Podała powody, dla których nie chce tego robić, a potem konsekwentnie stała przy swoim zdaniu. I oczywiście trudno powiedzieć, jak ta sytuacja rozegrała się. Dalej no, syn jest jakoś tam poirytowany, ale mama przenosi ten ciężar odpowiedzialności za emocje również na siebie. Nie eskaluje tych złych emocji dziecka, tylko stara się je tonować w odpowiedni sposób, przedstawiając konsekwentnie swoje powody, dla których nie pójdzie z nim do McDonalda. I teraz jest właśnie czas na ćwiczenie w parach. Chciałbym, żebyście ćwiczyli dwójkami i potem albo osobę chętną poproszę, parę chętną poproszę o to, żeby tutaj podzieliła się tą scenką. Ja zaraz pokażę, o co chodzi, jaka to będzie scenka. A jeżeli nie będzie chętnych, to będą chętni tacy, że ja powiem, kto jest chętny. To się nazywa chiński ochotnik, tak zwany. I takich ćwiczeń w parach będą trzy do trzech sytuacji, do odmowy, do wyrażania gniewu, do krytyki. Ja zaproponuję pewną sytuację, natomiast jeśli w parach uznacie, że jakaś inna sytuacja, może z waszej pracy zawodowej, może z życia zborowego, może życia rodzinnego, bardziej pasuje do asertywnej odmowy, możecie przećwiczyć tą sytuację. Możecie tą, którą ja zaproponuję, a możecie tą, która wam jest bliższa. Moja propozycja jest taka. Nabożeństwo noworoczne, ktoś ma zorganizować, są apele, żeby zorganizować, nie ma. A my zajmowaliśmy się tym przez ostatnie lata.
Starszy zboru, widząc, że czas ucieka, nowy rok coraz bliżej, idzie i mówi: Renia, ty zawsze tam coś wymyślisz, piosenki i tak dalej. I prosi o to, żeby w tym roku też coś przygotować. Ale my już zaplanowaliśmy sobie, na przykład z naszym mężem, z naszą rodziną, że ten nowy rok chcielibyśmy spędzić inaczej. Chcielibyśmy pojechać w góry i tam odpocząć, tam spędzić czas. I w jaki sposób odpowiemy starszemu zboru na tą prośbę? 3 minutki na przygotowanie i potem poproszę o to, żeby chętna para przedstawiła to, w jaki sposób mogłaby odpowiedzieć na taką prośbę. Czas start. Okej. Okay. Czy któraś z par roboczych chciałaby odegrać tą scenkę odmowy? Zapraszam do przodu. Dźwiękowców proszę o włączenie mikrofonów 4 i tego. Ręka w górę, która para chciałaby pokazać. Widzę chętną parę, znaczy widzę jedną, drugą pary. Chodźcie, zapraszam. Iwonko, chciałbym ciebie poprosić, żebyś w tym roku przygotowała program noworoczny. Bardzo mi przykro, ale niestety w tym roku nie będę mogła, ponieważ... Dlaczego? Postanowiliśmy z rodziną spędzić ten ostatni weekend starego roku we własnym gronie. Wyjeżdżamy. No ale słuchaj, kto zrobi to lepiej jak ty? No przecież zawsze to tak dobrze robiłaś. Bardzo cię przepraszam, naprawdę jest mi przykro, ale postaram się znaleźć osobę, która będzie mogła się tym zająć. Mhm. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękuję, że wystąpiliście, bo przypomnieliście mi o rzeczy, której nie zawarłem w prezentacji z obawy przed tym, że nie zdążę, ale Iwona, zastosowałaś bardzo dobrą technikę, tak zwanej zdartej płyty. Co prawda to powtórzenie prośby nastąpiło tylko raz, ale często tak bywa, że nie mogę. No ale chodź, no nie mogę, no chodź. No i o ile to nie są takie sytuacje, w których zgadzamy się na takie wzajemne namawianie, no to wtedy rzeczywiście warto cały czas, tak jak ty w tej sytuacji, konsekwentnie obstawać przy swoim zdaniu. Zgadzam, to, kiedy właśnie wyrażamy to, co sobie postanowiliśmy, to dlaczego nie możemy. I teraz cała sztuka polega na tym, żebyśmy naprawdę mieli w sobie tą odwagę, żeby mówić o tym, dlaczego nie możemy. Bo często jest tak, że wobec danej osoby no, boimy się komuś odmówić, nie chcemy, ktoś coś dla nas zrobił. Są różne sytuacje, ale no, tego was na warsztacie nikt nie nauczy. Ja też jak tą postawę z siebie wydobyć, mogę dostarczyć pewnych narzędzi, możemy sobie to wspólnie poćwiczyć, ale warto w jak największej liczbie sytuacji, kiedy rzeczywiście nie możemy, korzystać z tego, bo dzięki temu my nabierzemy też pewności siebie. I chciałbym jeszcze jednym zdaniem skomentować to, co przedstawiliście, bo Iwona, zaproponowałaś, że znajdziesz kogoś do poprowadzenia tego i że pomożesz znaleźć. I z takimi deklaracjami ja nie mogę, ale zrobię coś mniejszego, one są w porządku, pod warunkiem, że naprawdę możemy to zrobić. Bo często jest tak, że my mówimy, to wiesz co, ja tam zobaczę, czy ktoś może i dam ci znać. I na tym ślad się urywa po tym obiecującym. Także w tym mówieniu, w tym komunikacie ja istotne jest branie odpowiedzialności za to, co deklarujemy. Jeżeli deklarujemy, że nie możemy z powodu tego, że mamy inne plany, to w porządku, ale jeśli deklarujemy, że
to zapytam kogoś jeszcze, to rzeczywiście to zróbmy. Jeżeli wiemy, że nie możemy tego zrobić, bo nie znamy danej osoby, która może to zrobić, to jest sytuacja taka, że powiedzmy podjąć się tej sytuacji mogłoby wiele osób, ale dajmy na to, że pękła nam rura i poszukujemy hydraulika. Dana osoba, hydraulik, którą prosimy, no nie może i wie, że wszyscy inni hydraulicy są zajęci. No to też nie może obiecać, że zrobi coś takiego. Także w tym komunikacie ja jeszcze jest istotne to branie odpowiedzialności za swoje słowa, żeby to nie było tylko na zasadzie powiem tej osobie, żeby było miło, że coś zrobię. Jeśli nie mogę tego zrobić, żebyśmy tego nie robili. Okej. Przechodzimy teraz do asertywnej krytyki, która przyda nam się, myślę, że szczególnie w życiu zawodowym, kiedy jesteśmy kierownikami zespołu, kiedy jesteśmy liderami jakiejś grupy i często zdarza się to, że druga osoba współpracująca z nami coś zrobi źle, po prostu. I musimy tą krytykę przekazać. I tu również jest pewne wygodne narzędzie do mówienia o tym. Taki schemat, który nazywa się FUO i to jest akronim od określenia fakty, ustosunkowanie, oczekiwanie. Czy ktoś słyszał o FUO? Ręka do góry. Okej, jedna osoba, dwie. To w takim razie pokażę na przykładzie, bo przykłady zawsze najlepiej pokazują, o co chodzi. Sytuacja, w której właśnie przełożona musi powiedzieć swojej pracowniczce o tym, udzielić jej krytyki. Na początku fakty. Aneta, przerwałaś mi rozmowę z klientem. Tu również jest ważny ton głosu i postawa, bo to samo zdanie można powiedzieć na różne sposoby, ale możemy to powiedzieć właśnie w taki neutralny sposób, nazwać fakt po imieniu. To, że ktoś coś zrobił i to było coś złego, to nie znaczy, że my nie mamy o tym mówić. Jeżeli ktoś nam przerwał rozmowę z klientem, nazwijmy tą rzecz po imieniu. Tak jak w tej sytuacji. Aneta, przerwałaś mi rozmowę z klientem. Następny element schematu, ustosunkowanie. Tu się przydaje znowu komunikat ja. Jestem tym poirytowana i nie odmawiajmy sobie prawa do okazywania czy nawet przeżywania również negatywnych emocji. Jeżeli coś nas bardzo zirytowało, mówiąc potocznie, aż tak nam gula podeszła, bo to była ważna rozmowa, coś się stało, nazwijmy te nasze emocje po imieniu. Jestem tym poirytowana. I na końcu oczekiwanie, proszę nie rób tego więcej. To jest bardzo prosty przykład. Zaraz też przećwiczymy go na konkretnej sytuacji. Dla przypomnienia jeszcze raz schemat, w jaki sposób możemy udzielić krytyki drugiej osobie. Na początku nazywamy fakt, który miał miejsce, co się wydarzyło. Następnie przedstawiamy nasze ustosunkowanie do tego, czyli jak się czujemy z tym, co się wydarzyło. I na końcu, gdybyśmy skończyli tylko na tym, to by była taka zwykła krytyka, że coś się stało, ja się z tym źle czuję. Ale dajmy jeszcze tej drugiej osobie wskazówki, co zrobić, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła. No tutaj za dużo wskazówek nie trzeba. Dorośli ludzie rozmawiają, coś się wydarzyło. Proszę, nie rób tego więcej i koniec. Ale my teraz w ramach ćwiczenia w parach chciałbym, żebyśmy przećwiczyli sobie trochę bardziej skomplikowaną sytuację. Tym razem kontekst nie zborowy, a zawodowy. Załóżmy, że w firmie opracowywana jest jakaś instrukcja, która ma trafić do bardzo wielu ludzi, do klientów, sprzedawców, partnerów. I umówiliście się w ramach zespołu, nad którym pracujecie, dwuosobowym zespole nad tym pracujecie, że ty przygotujesz wsad merytoryczny, czyli o czym to będzie, a ta druga osoba zajmie się formatowaniem i przekazaniem materiału, czyli zrobi ładny dokument i tak dalej. No i okazuje się, że ten nasz współpracownik, z którym umawialiśmy się na to, przesyła nam maila z załączonym dokumentem, a tam jest mnóstwo literówek, każdy akapit od innej czcionki zapisany, powklejane jakieś elementy, 10 rodzajów formatowania. Wygląda to po prostu brzydko i nie chcemy takiego dokumentu przekazać setkom czy tysiącom ludzi dalej. Całość wygląda niechlujnie i teraz przychodzi do sytuacji, kiedy prosimy naszego współpracownika o rozmowę na ten temat i chcemy mu udzielić krytyki. Zachęcam do pracy w grupach, znów 3 minuty i potem poproszę chętną parę o to, żeby tą scenkę tutaj odegrała. Ja może włączę ten schemat.
fakty, ustosunkowanie, oczekiwanie, żeby w ten sposób udzielić krytyki naszemu współpracownikowi, który po prostu zawalił swoją pracę z przygotowaniem dokumentu, miał zrobić ładnie, wyszło brzydko. W jaki sposób powiemy mu o tym? 3 minutki. Jeszcze może tylko uzupełnię, że jeżeli komuś z was ta sytuacja jest trochę odległa, bo nie zajmuje się czymś takim, chcielibyście udzielić krytyki na inny temat, to również można tą sytuację przećwiczyć jakby na przykładzie bliższym sobie. To jest propozycja. O, jest już chętna para, cieszę się. Także zapraszam, braci. Zapraszam bracia tutaj do mikrofonów, żeby można was było widzieć, słyszeć. Zapytam na początku, czy to jest ta sytuacja, która była zaprezentowana, czy krytyka dotyczy innej sytuacji? Innej. Mistrzu, ja prosiłem cię o napis na ten nagrobek, ale ja myślałem, że on będzie inny. Taki bardziej nowoczesny, a ty napisałeś takim jakimś stylem starodawnym. Jestem troszeczkę z tym zniesmaczony. No, proszę cię bardzo, ja cię rozumiem, o co ci chodzi, ale miałem zamówienie takie. Moi klienci mnie szanują, ja i też ich chcę szanować i wykułem następny napis w takim samym stylu, jakie tamte napisy już są. A tamte napisy były w stylu może archaicznym, to są dziadkowie mego klienta, i oni chcą, żeby tak było zachowane. Więc dlatego ja cię rozumiem, ale taka sprawa jest, że muszę też uszanować i moich klientów. Oni płacą mi za to. No wiem, ale wyobrażałem sobie to trochę inaczej. Tak współcześnie, nowocześnie. No bo wiesz, świat z postępem idzie naprzód. No. Te nagrobki tutaj tamte, a ten, który robimy, też już jest inny. No tak, ale wiesz, ja musiałem zachować tamten styl, jak oni sobie życzą. Ja z tego żyję, oni płacą mi za to, a ja przy okazji głoszę im Słowo Boże też. O zmartwychwstaniu, o przyjściu Pańskim. Mają szansę spotkać się ze swoimi bliskimi, martwymi. Także oni są zadowoleni z tego. Ja rozumiem, wiesz co, jest taka mowa, że nieboszczyk już nigdy reklamacji nie składa. Okej, okay, dziękuję. Brawa. Myślę, że nagrodźmy braci brawami. To jest trochę inna sytuacja. Trudno powiedzieć, co tutaj było priorytetem, jakie były ustalenia, ale podoba mi się to, że brat Henryk tłumaczył powody, dla których coś zrobił, że nie potraktował tej krytyki na zasadzie, no zrobiłem jak zrobiłem, prawda? I co ci do tego, ty się zajmuj swoimi nagrobkami. Takie sytuacje w pracy często się zgadzają, że co ci do tego, bo załóżmy, że to właśnie to była taka sytuacja partnerów równorzędnych w zawodzie, ten znał oczekiwania klientów, mógłby powiedzieć, ty się zajmij swoimi nagrobkami, ja się umówiłem na takie i koniec, prawda? Ale przedstawił konkretny punkt widzenia, no bardzo mi się podobało, że bracie, że jeszcze włączasz element ewangelizacji. To jest bardzo ważny, mocny powód. Ja to zawsze robię. Bardzo dobrze. Chwała Panu Bogu. Czy ktoś chciałby jeszcze pokazać tą scenkę? Mamy zapas czasowy, także myślę, że ta asertywna krytyka to jest coś wartego przećwiczenia, wartego pokazania. Czy ktoś chciałby jeszcze zaprezentować to, w jaki sposób rozwiązał tą sytuację w swojej parze? Chciałbym jeszcze jedną parę, żeby opowiedziała. Może brat Roman i Estera chcielibyście? Nie? Okej. Okay. Szanuję odmowę. Ktoś jeszcze? Śmiało. Ćwiczymy, uczymy się. Nie ma złych odpowiedzi. Nawet jeśli są niezgodne z kluczem, który ja mam w głowie, to powiem o tym wprost i o to chodzi, żebyśmy wyszli nauczeni z tego. Pytam ostatni raz, czy ktoś chciałby jeszcze pokazać asertywną krytykę? No trochę szkoda, bo trudno jest krytykować, tak naprawdę trudno jest krytykować z pohamowaniem swoich własnych emocji. No ale mam nadzieję, że to, co wypracowaliście... O! Zapraszam, cieszę się bardzo. Chodźcie. Proszę bardzo, te dwa mikrofony.
Teraz. Zgodziliśmy się tu przyjść tylko dlatego, że jako ludzie na ogół mamy problem z traktowaniem drugiego człowieka w zależności od tego, kim jest dla nas. Tak? I umówiliśmy się, że ja jestem tą osobą z przykładu, która chce wykonać bardzo dobrze informacje o produkcie. Wszystko zebrałam i napisałam już i wszystko jest. A Michał zawsze pracował ze mną i robił bardzo dobrze formatowanie, kolorystykę, wytłuszczenia, nawet grafikę. I teraz dostałam taki bubel i mówię, a mamy po prostu na jutro. I oglądam to i po prostu jestem załamana. I piszę do Michała, dzwonię do Michała. Albo się spotykamy. I mówię, Michał, przysłałeś mi coś, co po prostu mnie zszokowało. Wiem, odbiega to od tego, co robiłem normalnie, ale sobie pomyślałem, że może tak trzeba klientów zszokować lekko. No nie, za każdym razem mieliśmy tak piękny materiał, a teraz ja się wstydzę w ogóle, a poza tym to, co jest, jest naprawdę z błędami. Tam są błędy ortograficzne, tam to nie jest tylko literówka, to trudno mówić o zaskoczeniu klienta. Ale to może być też taki dobry punkt. Ilu klientów to zauważy, nie? Bo teraz ludzie tak zwracają uwagę na co? Na komórki i filmy. No, mało kto już do tekstu, formy przywiązuje jakąś tam wagę. Czy ty traktujesz poważnie to zadanie? No jak najbardziej. No, starałem się zrobić taki chaos, żeby wzbudzić klientów. Odbieram to jako żart. Mhm. Proszę cię, żeby to jeszcze dzisiaj było zrobione tak, jak się umawialiśmy, tak jak było do tej pory, tak, żebyśmy mogli to zamieścić na czas. No dobrze, to wyślę ci jakiś wcześniejszy schemat, który mam już gotowy i będzie gotowe. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Brawa. Dziękuję za to, że chcieliście przyjść. Bardzo mi się podobało to, w jaki sposób siostra mówiła. Brat bardzo dobrze odegrał z kolei rolę kogoś, kto się jakoś tam tłumaczy, próbuje wybrnąć z sytuacji, na dobrą stronę przewrócić to, co jest złego, ale nawet takie sformułowania, gdy to oglądałam, byłam załamana, tak siostra powiedziała. Bardzo mi się to podobało, bo to jest komunikat ja. On może w odbiorze jest trudny, ale czy my mamy tylko mówić o prostych sytuacjach, o tym, co jest łatwe, proste i przyjemne. W codziennym życiu musimy kogoś czasami skrytykować. Róbmy to właśnie w dobry sposób. I bardzo mi się podobało właśnie to, co jeszcze siostra podkreśliła, że nie przyjęłaś tego wyjaśnienia, bo taki mamy standard, tak robimy i podkreślenie swoich oczekiwań na koniec. Czyli pojawiły się wszystkie elementy tego schematu. Jaki był fakt, jakie było twoje ustosunkowanie, że byłaś załamana i jakie jest oczekiwanie, żeby to było przygotowane w taki sposób, jak zawsze odwołałaś się do pewnego standardu, który jest znany. Bardzo dobrze udzielona krytyka i bardzo dobrze odegrane tłumaczenie się jakoś tam. Okej. Jesteśmy po przećwiczeniu już tych dwóch elementów, asertywnej odmowy i asertywnej krytyki. A trzecia rzecz, już przechodzimy do tego miejsca. Trzecia rzecz to asertywne wyrażanie gniewu. Są też takie sytuacje, które nas irytują bardzo. Dokument z literówkami, okej, było trudne, ale są sytuacje, kiedy są jakieś zagrożenia, kiedy nasz gniew jest bardzo silny. I tu chciałbym podkreślić pewną ważną rzecz, że gniew to nie jest to samo co agresja. Agresja jest zachowaniem, gniew jest emocją. Jeżeli czujemy się z czymś bardzo źle, to organizm po prostu informuje nas o tym, że coś się dzieje złego. I dostajemy informację od naszego organizmu w postaci energii, że musimy z tej niekomfortowej sytuacji dla nas wybrnąć. Bardzo często działa to w ten sposób. Bywa, że tak byliśmy nauczeni w domu, takie jest nasze zachowanie, że okazujemy to w formie agresji i to dobre nie jest. Ale samo uczucie gniewu nie jest złe. Nie bójmy się tego, że czasem jesteśmy źli na coś, nawet na kogoś. Pytanie tylko, co z tym gniewem zrobimy, w jaki sposób go wyrazimy. I tutaj też chciałbym zaproponować wam schemat, który jest trochę bardziej skomplikowany, bo składa się z następujących elementów. Informuję,
wyrażam odczucia i to już znamy. Nazywamy fakt, mówimy, jak się z tym czujemy, a następnie przywołuję zaplecze, czyli informuję tego, kto mnie zdenerwował, czyli jego zachowanie, w jaki sposób mnie zdenerwowało, że mogę skorzystać z pewnych rzeczy, żeby go spacyfikować. Bo jest to sytuacja niekomfortowa albo jest to sytuacja wręcz zagrażająca nam w jakiś sposób. Za chwilę to przećwiczymy. No a jeżeli to nie pomaga, bo ta druga osoba cały czas wobec nas zachowuje się w jakiś sposób natarczywy, agresywny, to korzystamy z tego z zaplecza. Przykład, który nam pokaże, o co chodzi. Załóżmy, że siedzimy, poszliśmy sobie na Desmonda Dosa do kina, a siedzi za nami ktoś, nie dość, że nas denerwuje popcornem, jakby, to jeszcze puka nam w krzesło. I chcemy poprosić o spokój tę osobę. W jaki sposób możemy to zrobić? Przeszkadza mi, że puka pan w krzesło. Informuję. Następnie wyrażam odczucia. Załóżmy, że ta denerwująca sytuacja trwa. Naprawdę bardzo irytuje mnie, gdy puka pan w moje krzesło. Możemy to wyrazić oczywiście w prostszy sposób, ale nie wiadomo, z jaką reakcją się to spotka drugiej strony. Także tutaj znów komunikat ja, odnosimy to do naszych własnych odczuć. Jeśli nie przestanie pan pukać w moje krzesło, zgłoszę to obsłudze. To jest ten nowy element, który się pojawia, czyli przywołanie zaplecza. Kiedy nie opieram się wyłącznie na swoich możliwościach wyrażenia komuś mojego niezadowolenia, ale mówię, że mogę, no jakbyśmy powiedzieli w szkolny sposób, bo powiem pani, to już dzieci korzystają z tego, tak? Korzystam z zaplecza. Jak nie przestaniesz mi tam zabierać ołówków, to powiem pani, albo jesteś u mamy, tak się mówiło kiedyś. To jest przywołanie zaplecza po prostu. No jeżeli ta druga strona cały czas nas kopie w krzesło, korzystamy z zaplecza, czyli idziemy do kogoś z obsługi kina i mówimy, siedzący za mną mężczyzna puka w moje krzesło i nie chce przestać mimo moich próśb. I wtedy korzystamy. Oczywiście jak ta sytuacja potoczy się dalej, to jest bardzo skomplikowane, ale chciałbym wyciągnąć pewną modelową sytuację, żeby pokazać wam, w jaki sposób wyrażenie gniewu może nastąpić. I teraz znów ćwiczenie w parach. Kontekst zawodowy, który może nam się bardzo przydać, szczególnie jeśli pracujemy w bezpośredniej obsłudze klienta. Ale nie tylko. To mogą być różne sytuacje. A właśnie załóżmy, że obsługujemy klienta w banku, w okienku na poczcie, zajmujemy się sprzedażą energii elektrycznej. Klient przychodzi z reklamacją i z powodów formalnych my tej reklamacji nie możemy przyjąć. Klient jest agresywny, roszczeniowy, żąda od nas pewnych rzeczy, zaczyna się złościć, krzyczeć na nas, wyzywać, ataki personalne stosuje. I w jaki sposób teraz możemy, korzystając z tej procedury stopniowania gniewu, jak się nazywa ten schemat, w jaki sposób możemy zwrócić się do niego. Włączę jeszcze raz ten schemat. Informuję, wyrażam odczucia, przywołuję zaplecze, korzystam z zaplecza. Zapraszam do pracy w parach. Niech jedna osoba będzie agresywnym klientem, którego reklamacja nie jest przyjęta, druga osoba korzysta z procedury stopniowania gniewu, żeby ten gniew wyrazić. Jeśli ta sytuacja nie pasuje do tego, co znacie, co lubicie, z czym się na co dzień musicie zmierzyć, możecie to zrobić po swojemu. Chodzi o to, żeby jedna osoba denerwowała drugą stronę, mówiąc wprost, a druga, żeby korzystając z tej metody, asertywnie wyraziła gniew, potrafiła się obronić. 3 minutki. Okej. Okay. Ja dopowiem do tego jeszcze, że to korzystanie z zaplecza nie musi mieć takiego charakteru bezpośredniego, że ktoś stoi blisko i ja tej osobie powiem, że mam z tobą problem. Ja sobie przed chwilą wyobraziłem sytuację, kiedy ktoś nas nakłania do pracy w sobotę i bardzo na nas naciska i pomimo naszego wyrażania naszych zasad, że nie chcemy tego robić, jest jakiś silny nacisk, to wówczas tym zapleczem mogą być różne środki prawne, zaświadczenie z kościoła, ustawa o stosunku państwa do kościoła i tak dalej. Także to zaplecze to niekoniecznie jest na zasadzie jesteś u pani, idę komuś mówię, chociaż to się bardzo często przydaje, szczególnie jeśli jest jakaś agresja fizyczna ze strony rozmówcy, ale to mogą być też środki prawne, po które sięgniemy w razie, jeśli ta druga strona przekracza nasze granice i nie chce uznać naszego innego zdania. Zapraszam chętną parę do asertywnego wyrażenia gniewu. Może ktoś
z tamtego rzędu? Słyszę zachęty. Jest ktoś chętny? Nie chciałbym wywoływać na siłę, bo naruszę wasze granice wtedy i jakąś nieśmiałość, dlatego apeluję o chętnych. A bracie Henryku, na ciebie zawsze mogę liczyć. Jeśli chodzi o mówienie, to zawsze mogę na ciebie liczyć. Zapraszam. Stańcie tutaj, weźcie mikrofony i zaprezentujcie. Tak. Pięknie, do mikrofonów proszę mówcie. To? Cześć. Cześć, cześć. Witam cię pięknie. Tak jest. Co mnie tak ściskasz tę rękę? Tak? Wiecie, ja ci nie znam, chłopie. No wiesz, jestem taki trochę, że... Tak mi tak, że tę rękę mi tak zgnieciesz, tak? I tego, nie, nie, bój się, kochany. Tak, jakaś kobieta nie będzie chciała mi ręce podać. Nie zgniotę cię, nie bój się. Tak, trochę tak sympatii, no wiesz. No. Przyzwyczajony takiej sympatii, tak trochę. No to jest, przepraszam, jeśli... Tak pochodzę tak z katolickiej rodziny, a to tam to takie to nie jest aż takie to takie ważne. Nie? Dobra, bracie, jaka sytuacja? Bo nie do końca wiem, kto się na kogo gniewa, tylko to są jakieś takie flirty tutaj, a la ksiądz Jankowski. On ma być agresywny, a ja nie. No właśnie. W tej sytuacji. Chciałbym, żebyśmy przećwiczyli tą sytuację. No bo ja po prostu nie jestem taki śmiały, nie? Ale nie. Taka sztuczność, taka mówię, to może być, nie? Mówię, dla mnie. Trochę takie to sztuczne jest, mówię. No więc proszę cię bardzo, nie gniewaj się. No dobrze. Nie denerwuj się. Wszystko można dobrze załatwić, prawda? Ja mogę się modlić za ciebie. Jeśli masz jakieś problemy, to... Nikt się za mną on nie modlił, dopiero że takie coś słyszę. Jeśli okay. Pozwolisz, dziękuję, bracio. To mogę się modlić za ciebie, żeby wszystko dobrze było. Dziękuję. Dziękuję. Cieszę się, że nie doszło do agresji, do wyrażenia gniewu między wami. Dzięki, siadajcie. Czy ktoś chciałby pokazać tę sytuację? Są chętni, super. Chodźcie, weźcie mikrofony. Teraz mówię, że jestem agresywny. Ale ja jestem klientem. Nie. Jestem klientem i liczyłam na to, że na tym zjeździe będzie można już nabyć Pismo Święte z zadrukowanymi kartkami. I irytuje mnie to, że tyle czasu trzeba czekać i terminy są ciągle przekładane. Bardzo się cieszę, że miałeś takie oczekiwanie, bo to znaczy, że bardzo czekasz na ten produkt i jest dla ciebie bardzo ważny. To się zgadza, ale oczekuję, żeby w styczniu, a powiedziałeś najdalej w lutym, już ten produkt był dostępny. A to z większą, wielką przyjemnością wyjdziemy naprzeciw, zaspokoimy taką potrzebę. Jeśli to się nie uda, to nie będzie mnie na następnym zjeździe Azji. Dobrze, dobrze, w porządku. Umawiamy się do końca lutego. Chwała Panu. Okej, dziękuję. Może nie była to jakaś modelowa sytuacja, o której tutaj mówiłem, ale było jeszcze inne skorzystanie z zaplecza, kiedy Renata skorzystała z tego, że po prostu może więcej nie brać udziału w czymś, na czym się zawiodła. To bardzo dobrze działa w przypadku różnych sieci sklepów, które nas zawodzą i mówimy, że idziemy do konkurencji. Okej. Na koniec chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili do tematu, ja tylko sobie przejdę do tego miejsca, do naszego ćwiczenia początkowego, kiedy ktoś wpycha nam się w kolejkę. To nas po prostu złości. W jaki sposób możemy asertywnie wyrazić gniew? Mówimy, korzystamy właśnie z tej drugiej opcji. Mówimy, nie rozumiem, nie widziałem, żeby wcześniej stał pan w tym miejscu. Ta osoba niestety... Załóżmy, że jest jeszcze pod wpływem alkoholu, zaczyna się przepychać, obrzuca nas złowrogim spojrzeniem, zaczyna przeklinać. Co możemy wtedy zrobić? Tutaj taka propozycja, w jaki sposób możemy asertywnie wyrazić nasz gniew w takiej sytuacji. Nie chcę, aby mówił pan do mnie w ten sposób. Jeśli pan nie przestanie, wezwę ochronę.
Czyli to też jest bardzo poręczny zwrot, z którego możemy korzystać, kiedy ktoś atakuje nas werbalnie. No jeśli atakuje nas fizycznie, no to powinniśmy się bronić i tym bardziej wezwać zaplecze. I mam nadzieję, że skorzystaliście z tych różnych ćwiczeń, że one zostaną wam w pamięci. I na koniec zostawiam wam takie hasło, że jeśli my nie określimy swoich granic, to inni zrobią to za nas. Mam nadzieję, że to, czego się tutaj nauczyliście, pomoże wam bronić własnych granic, przekonań, w taki sposób, by nie naruszać granic i praw innych osób. Dziękuję wam bardzo.